13 lutego gmina Żegocina i przyjaciele grają dla Dawida. Wracamy właśnie ze sztabu organizacyjnego. Wydaje się, że wszystko zaczyna być zapięte na ostatni guzik. Jesteśmy w domu u Dawida. Opowiemy Wam, kim jest Dawid, z jaką boryka się chorobą i jakie są marzenia jego i jego rodziców. Zapraszamy. Oto Gerard i Ania. Wspaniali rodzice. W dzisiejszym odcinku opowiedzą nam, jak w ciągu jednej chwili może się zmienić życie. I opowiedzą nam, ile sił potrzeba, aby to nowe, trudne życie nieść na swoich barkach. Przenieśmy się przed czerwiec 2021. Jesteście mieszkańcami gminy Żegocina? Tak. Jesteście mieszkańcami Łąkty? Górnej. Górnej. I? No i mieszkamy tutaj już dobre 10 lat. Pracujemy obydwoje w Limanowej. Dzieci chodzą do szkoły, do Żegociny, tam też chodziły do przedszkola. Bardzo lubimy spędzać czas na powietrzu, w lesie, na spacerach. Często jeździmy na rowerze. Natalka tylko jeszcze nie umie jeździć. To jest nasz priorytet, żeby ją nauczyć. No i cóż, rower, spacery, spędzamy czas razem, na pewno nie przed telewizorem. A ja wiem, że Gerard ma wspaniałą pasję. I na pewno wspieracie, na pewno wspieracie. Tak, mamy pasję razem z synem, samochody. Dużo razem jeździliśmy wcześniej, natomiast ta sytuacja się zmieniła. Gerard bardzo lubi Subaru. Na 40 urodziny od przyjaciół i od nas dostał taką wejściówkę na tor wyścigowy, prawdziwy taki, gdzie mógł siedzieć na fotelu pasażera i jechać. Teraz już 13 lutego tą pasję przeniesiemy tutaj też do Żegociny. Będzie zlot tych samochodów. Właśnie. Czyli Twoi przyjaciele będą... Przyjaciele, znajomi. Myślę, że nas odwiedzą. 13 lutego od godziny 9. Dokładnie. Opowiedzcie nam o Dawidzie. Kim on jest? Dawid to taki mały zbój. Po prostu. Dawid bardzo lubi grać w piłkę. To jest jego pasja, jego życie. Jak jeszcze był zdrowy, to biegał na treningi. Brał udział w turniejach. Na polu zawsze jako napastnik. Nigdy się nie poddawał. Teraz gra najważniejszy mecz w swoim życiu, oczywiście w roli napastnika i atakuje. Mam nadzieję, że tą wiem, że tą walkę wygra. W szkole łobuz, rozrabiaka. Nieraz były różne uwagi, że się źle zachowuje, ale myślę, że też jest dobrym kolegą, lubianym, życzliwym. A w domu? No w domu jak to chłopak. Z siostrami różnie te relacje wyglądają. Czasami je zaczepia, dokucza im, w domu jest głośno, wesoło. Ale myślę, że one go bardzo kochają. Czy Dawid chodzi do szkoły? Dawid teraz nie może chodzić do szkoły, bo dużo obowiązków nie podołałby tym obowiązkom, więc nauczyciele przychodzą do domu. Natomiast od czasu do czasu pojawia się w szkole, żeby nie stracić kontaktu z rówieśnikami i bardzo, bardzo tego potrzebuje, żeby przyjść, porozmawiać o takich, wiadomo, jakichś chłopięcych tematach, powymieniać, nie wiem, jakieś różne spostrzeżenia. No, także chodzi, cieszy się z tego. Czy na treningi czasem gdzieś przychodzi i podpatruje? Jest, chodzi na treningi, nie odpuszcza absolutnie, jak tylko nie jest w szpitalu, to zawsze chce iść. Trochę ubolewa, bo jednak tej kondycji nie ma takiej stuprocentowej, ale chce bardzo. Idzie nawet o godzinę wcześniej, żeby zobaczyć nawet młodszych, jak ćwiczą. On tam po prostu chce być cały czas, chciałby grać, no, natomiast... No mówi dalej, że go wszyscy wyprzedzają, że no nie jest tak szybki jak kiedyś. No był jednym z najszybszych po prostu w grze.
Ja pamiętam, jak był taki mecz, chyba to było w Trzcianie. Pamiętam, że wtedy bardzo dostali, prawda? Tam dosyć dużo bramek wpadło. Przegraliśmy ten mecz. Nieraz go tam skosili. Ze łzami w oczach wstawał i po prostu na swoje miejsce. No, trener to tak doceniał. No, to było takie budujące. I bardzo taki ważny moment, jak wyszedł ze szpitala, bo pewnie o tym opowiemy później, taki bardzo miły i pamiętam to, jak Dawid wrócił na treningi. Po prostu po wyjściu ze szpitala, po tym 3 miesiącach nieobecności, jak już mógł wstać, coraz bardziej chodził, przyjechał na boisko, nikt o tym nie wiedział. Wszyscy rzucili się na niego. Dawid, naprawdę, to ty, nie wierzymy. No to był taki właśnie bardzo wzruszający moment. Wierzymy w to bardzo, że ten życiowy mecz zostanie wygrany i to będzie najpiękniejsza bramka w jego życiu. Powiedzcie mi, czerwiec 2021, tak. Dla nas to przygotowanie do wakacji, dla nas to wyjazdy, dla nas to piękny letni czas, grille, tak. Mecze ligowe, a dla Was? Tak, my czekaliśmy bardzo na te wakacje, po prostu już odliczaliśmy dni, mieliśmy zaplanowany urlop, dzieci już nie mogły się doczekać, że się szkoła skończy, że pojedziemy nad morze. Natomiast pojawiły się niepokojące objawy u Dawida. Zawroty głowy, problemy z równowagą, nudności. Pojechaliśmy od razu na izbę przyjęć do Prokocimia i tam został zrobiony rezonans. Wcześniej tomograf, potem rezonans w trybie pilnym. No i obraz był bardzo zły, bardzo zły. Lekarze postawili wstępną diagnozę. Guz pnia mózgu, nieoperacyjny glejak. Szok dla nas, świat się zatrzymał. Po prostu się zatrzymał. Zaczęła się walka. Zaczęła się walka z czasem, z chorobą. Od razu z pomocą przyszli przyjaciele, rodzina. Bardzo nam pomogli, bardzo nas wsparli w tym. Zaczęły się konsultacje w Polsce, w Centrum Zdrowia Dziecka, w różnych ośrodkach, za granicą, w Austrii, we Włoszech, w Niemczech, we Szwajcarii, w Stanach Zjednoczonych. Przychodziły złe odpowiedzi. Lekarze nam współczuli, pisali takie miłe maile, ale wszyscy odmawiali pomocy, rozkładali ręce. Aż do momentu, w którym dostaliśmy odpowiedź z Zurichu, ze Szwajcarii. Tam lekarze zakwalifikowali Dawida do leczenia, do eksperymentalnego trialu i dali nam nadzieję. Świat Ani i Gerarda w czerwcu 2021 wywrócił się do góry nogami, ale mają siebie, są wspaniałym małżeństwem, wspierają się, mają wspaniałe dzieci i chcą walczyć. Chcą walczyć dla Dawida. I my też będziemy walczyć razem z nimi 13 lutego. A w następnym odcinku dowiemy się, co to jest za choroba, jak z nią walczą i czego potrzebują.